I bardzo ważny temat odnośnie nastawienia do walki, trzeci z bardzo ważnych tematów, jakie trzeba wziąć pod uwagę i trzecia rzecz, jaką trzeba w sobie wyrobić, to uczucie, czy też motywacja, z jaką ja mam reagować na nie wiem, na napaść na mnie, czy na kogokolwiek innego, jeśli chcę mu pomóc. Oczywiście nie mogę być bierny, spokojny i tak dalej, bo mniejsza aktywacja układu nerwowego, za tym idzie mniejsza aktywacja mięśni, nie ma wyrzutu adrenaliny, więc nie jestem gotowy na starcie i będę chciał komuś pomóc. Zostaw, moje reakcje będą powolne i ktoś mi buch, niespodziewajkę przyładuje. I nikomu nie pomogłem, sam się też nie obroniłem, więc takie nastawienie na pewno odchodzi. Tu wielu instruktorów, dużo osób mówi, że trzeba być właśnie agresywnym. Ale zastanawiałem się dużo nad tym i też mi to w coś w tym nie pasowało. Ja nie chcę, kurde, nieważne co ktoś zrobi, ja go nie chcę nienawidzieć. Nie chcę mu życzyć, żebyś zdechł w piekle, ani tak dalej, ani coś innego. Ja nie chcę przyjmować do siebie tego typu emocji. Zwłaszcza, że wtedy łatwo jest wypaść z tej chłodności umysłu, tak? Tu znowu jest trochę wypaczenie tego sensu sztuk walki, tych cudzysłowie tradycyjnych, kiedyś, że tak z chłodnym umysłem powiem, a teraz jest odwrócenie, że nie, agresja, bo trzeba tam przyłożyć i tak dalej. Jedno drugiego nie wyklucza, chodzi o to, że ja mam być agresywny w zachowaniu, ale umysł ma być chłodny. Zastanawiam, jakie odczucie, jaka emocja odwzorowuje takie reakcje, że ja jestem chłodny. Nie jestem wściekły, nie jestem wyprowadzony z równowagi, ale też nie jestem potulny jak baranek, tylko jestem zdecydowany w działaniach, dość agresywny, potrafię się uciec do przemocy, ale w sposób kontrolowany. Tą emocją, tą myślą, jak do tego doszedłem, dla mnie jest oburzenie. Oburzenie, bardzo fajne słowo. Jeśli ktoś mnie napada, to ja jestem oburzony. No jakim prawem? Ty gnoju, tak? Jakim prawem mnie napada, że ja mam chłodny, wtedy to pozwala mi zachować chłodny umysł, bo ja nie nienawidzę tej osoby, tylko ja się odnoszę do samego faktu, który nastąpił, do zachowania tej osoby, tak? Więc ja jestem w stanie być oburzonym, jakim prawem, ty bach, 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 a jednocześnie nie zapędzam się nie wpadam w amok, nie zapędzam się w jakiś szał bitewny, nie tracę kontaktu z rzeczywistością, co jest ważne przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że właśnie jak wpadnę w ten amok, to przestaję zauważać, co się dzieje dookoła, może ktoś jeszcze podleciał, może coś, może on wyciągnie jakieś narzędzie, może nóż, ja tego nie zauważę, będę taki skupiony, będę dał i potem poczuję, że kurde, coś mnie tupuje, coś czemu jego uderzenia tak bolą, a tu już w tym czasie mam 6 dźgnięć nożem i dopiero wtedy zaczynam coś robić, tak? Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nawet jeśli ja wygrywam walkę, ale się zapędzę w tym szale i będę po prostu prał, 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 łatwo jest przekroczyć granice własnych zasad i granice też tą prawną obrony koniecznej, czyli już go znokautowałem, już leży, ale ja dalej mu się tak wściekłem i dalej go piorę, bo mnie napadł, tak? Także to są dwa powody, dla którego jest ważne zachowanie chłodnego umysłu, ale zdecydowane reakcje i właśnie ta kontrolowana przemoc, kontrolowana agresja, tak? W celu obrony, w celu zniwelowania jego agresji, ja muszę rozwinąć samą swoją agresję i swoją przemoc, ale muszę mieć nad tym kontrolę. Dlatego polecam nie być wkurwionym, nie być zdenerwowanym, być oburzonym. Także bądźcie czasami oburzeni, bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.